Cześć, tu Marta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które udało mi się przeczytać w styczniu, czyli po prostu zrobimy styczniowy wrap-up. W styczniu przeczytałam 7 książek i tak się jakoś złożyło, że autorkami wszystkich tych 7 książek są kobiety. Tak więc styczeń był u mnie bardzo kobiecy, zupełnie niezamierzenie, ale cieszę się, że tak wyszło. No i co, może przejdziemy już po prostu do konkretów. Na samym początku stycznia sięgnąłam po książkę, którą chciałam przeczytać jeszcze w zeszłym roku, ale już po prostu nie zdążyłam. I bardzo się cieszę, że to zrobiłam na początku stycznia, ponieważ okazało się, że był to bardzo dobry początek roku, jeżeli chodzi o czytanie, pod względem takim właśnie typowo czytelniczym. A mówię tutaj o książce Anny Dziewit-Meller Od jednego Lucypera. Mamy tutaj historię dwóch kobiet, te wątki się ze sobą przeplatają, ale jeden dzieje się w teraźniejszości, w XXI wieku, natomiast drugi zaraz gdzieś po wojnie, początek lat 50., końcówka lat 40. Maryjka to młodziutka kobieta, która żyje w powojennej Polsce i stara się iść jakąś ścieżką kariery, to znaczy nie chce takiego życia, jakie miała jej matka, jej babka, nie chce pracować w domu, nie chce dbać o gospodarstwo, tylko chce mieć właśnie poważną karierę. Jest to oczywiście wszystko na tle socjalizmu, tak więc różne rzeczy się tutaj dzieją. Natomiast druga historia to historia Kasi, która pracuje w Holandii, jest emigrantką zarobkową, wyjechała z Polski właśnie w poszukiwaniu lepszego życia i tam pracuje, całkiem nieźle jej się powodzi, natomiast ma swoje problemy natury zdrowotnej, zmaga się z bardzo poważnym problemem psychicznym, nie chcę mówić z jakim tutaj dokładnie, bo być może dla kogoś będzie to spoiler, ale okazuje się, że te problemy w dużej mierze wynikają właśnie z takich niedomówionych, nieprzegadanych, nieprzepracowanych traum, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, bo tutaj już nawet nie mówimy o samej Kasi i o jej dzieciństwie, ale o tym, co działo się w jej rodzinie, jak jej rodzina przekazywała sobie to wszystko z pokolenia na pokolenie i do czego to w efekcie doprowadziło. Jest to naprawdę świetna powieść, taka wielopokoleniowa, ale jednocześnie bardzo kobieca, ponieważ mamy tutaj perspektywę dwóch diametralnie różnych od siebie kobiet. No i mamy właśnie taki przekrój czasowy dosyć duży, to znaczy te czasy zaraz po wojnie i teraźniejszość i to, co pomiędzy tak naprawdę, chociaż to jest może niedopowiedziane, ale my możemy na podstawie tej książki wysnuć te wnioski, co pomiędzy się działo i dlaczego obecnie jest tak, jak jest. Mimo że z samej okładki można wnioskować, że jest to bardzo śląska książka, to nie do końca tak jest. To znaczy ten Śląsk rzeczywiście jest tutaj ważny, jest go tutaj dużo i odgrywa bardzo ważną rolę, natomiast nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób przyśmiewał inne wątki w tej książce, to znaczy nie jest tutaj dominujący. Fajnie to powiedziała Justyna z Krótkiej Przerwy w swoim podsumowaniu, znaczy w podsumowaniu Krótkiej Przerwy o najlepszych książkach 2020 roku. Ona coś takiego powiedziała chyba, że ta śląskość jest tutaj takim sosem i to jest dobre stwierdzenie, to jest bardzo trafne, to znaczy ona tutaj jest bardzo ważna, ale nie jest dominująca, jest raczej takim nawet nie tyle dodatkiem, co takim dopełnieniem całej tej historii, także jeżeli boicie się z jakiegoś powodu tej książki właśnie ze względu na to, że będzie za bardzo śląska, za bardzo może taka dla Was niezrozumiała, to absolutnie tak nie jest, a jest naprawdę bardzo dobra. Jedyny taki mały zarzut tutaj mam do zakończenia, ponieważ to zakończenie jest takie... Cała ta książka ma taki dosyć przygnębiający i ponury klimat, natomiast właśnie to zakończenie jest takim zupełnym oderwaniem się od tego, co było do tej pory i takim szczęśliwym zakończeniem. Także trochę mi to zgrzytało i trochę mi to się nie podobało w kontekście tej historii. Natomiast cała książka jest naprawdę bardzo dobra, także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji czytać Od jednego Lucypera Anny Dziewit-Meller, to bardzo polecam. Sporo też czytałam w styczniu na Legimi, tak więc przejdę teraz do tych książek i tutaj gdzieś pokażę Wam ich okładki. Drugą książką, po którą sięgnąłam w styczniu, była książka Zamiana Beth O'Leary. Jest to taka książka typowo rozrywkowa, takie totalne czytadło, zupełnie na rozluźnienie się, taka bardzo lekka, bardzo romantyczna historia. Jest to zdecydowanie historia miłosna, to znaczy mamy tutaj główną bohaterkę, która mieszka w Londynie, pracuje w wielkiej korporacji, jest taką pracoholiczką, to znaczy bardzo dużo pracuje, w ogóle nie myśli o sobie. Jest w związku z mężczyzną, z którym pracuje, to znaczy on również pracuje właśnie w tej korporacji. No i związek jest taki, bardziej opiera się na pracy właśnie niż na jakiejś bliskości, czy jakiejś takiej relacji rzeczywiście bardzo intymnej. Natomiast są razem, no i po prostu sobie gdzieś tam razem egzystują. I pewnego dnia szefowa tej naszej głównej bohaterki, już kurczę nie pamiętam jak ona miała na imię, zupełnie mi to wyleciało z głowy, no nieistotne, szefowa głównej bohaterki nakazała jej wziąć taki 2-miesięczny, płatny w dodatku urlop ze względu właśnie na to, że bierze na siebie za dużo, że jest przepracowana i że ma dużo tego zaległego urlopu do wykorzystania. Oczywiście nasza główna bohaterka początkowo jest strasznie niezadowolona z tego powodu, nie wyobraża sobie życia bez pracy, nie wie co ma zrobić, ale wpada na pomysł, żeby pojechać w swoje rodzinne strony i zamienić się ze swoją babcią, z babcią, która zawsze chciała mieszkać w Londynie, a nie wyszło z różnych przyczyn. Babcią, która przechodzi rozwód, znaczy rozstała się właśnie ze swoim mężem, ponieważ okazało się, że mąż ją zdradza, no i przechodzi taki troszkę kryzys i chciałaby poznać kogoś nowego, żeby mieć z kim porozmawiać, z kim spędzać czas, więc po prostu zamieniają się, babcia jedzie do Londynu mieszkać w mieszkaniu swojej wnuczki, a wnuczka do babci, żeby się właśnie odpocząć, zrelaksować, uspokoić i później wrócić z powrotem do pracy. Taka jest koncepcja tej książki, oczywiście mamy tutaj wątek romantyczny, no bo jest to przede wszystkim romans. Jest to bardzo sztampowa historia, bardzo schematyczna. My od samego początku wiemy, co się wydarzy, wiemy, jak ta historia się potoczy. Także no, nie jest to absolutnie nic zaskakującego, nie jest to nic, co gdzieś tam przewartościuje cały wasz światopogląd, co, nie wiem, jakoś w ogóle zmieni cokolwiek w waszym czytelniczym życiu. Ale bardzo dobrze się w tej książce bawiłam. Czasem takich książek również potrzeba, czasem takie książki totalnie na odstresowanie, bez żadnej głębszej refleksji są potrzebne i właśnie uważam, że zamiana się sprawdza. Jeżeli macie po prostu ochotę na takie totalnie lekkie czytadło, zupełnie niezobowiązujące, to wtedy tak. Kolejna książka to jest trochę moje rozczarowanie, przyznam szczerze, i myślę, że możecie być zaskoczeni, a jest to książka Red, White and Royal Blue, czyli książka, która trafiła do wielu topek najlepszych książek chyba w 2019 roku. W 2020 roku została wydana w Polsce, ale było wokół niej mnóstwo kontrowersji związanych z tłumaczeniem, które wyszło tragicznie, natomiast później wyszło tłumaczenie drugie poprawione i ja właśnie w takiej poprawionej wersji tę książkę czytałam, ponieważ taka jest dostępna na Legimi. Rzeczywiście widać było, że te rzeczy, o których się mówiło gdzieś tam w przestrzeni publicznej, które i do mnie gdzieś tam dotarły, są poprawione, natomiast dalej to tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia. W ogóle jest bardzo słabo zrobiony research. Wydaje mi się, że to również ze strony autorki, nie tylko ze strony tłumaczki. W ogóle może zacznę od fabuły, o czym ona jest, chociaż wydaje mi się, że wszyscy doskonale wiecie. Jest to książka, która opowiada o romansie syna prezydentki Stanów Zjednoczonych oraz księcia, nazwany jest tam w tej książce księciem Walii, natomiast on księciem Walii nie jest, ponieważ nie jest bezpośrednim następcą tronu, to znaczy nie jest pierwszy w kolejce do tego tronu. No ale właśnie o tym jest ta książka i ja sięgając po tę książkę liczyłam na... Oczywiście wiedziałam, że jest to romans, więc wiedziałam, że ten romans będzie tam dominował, ale myślałam, że będzie również takie ciekawe tło polityczne, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i właśnie Wielkiej Brytanii. Trochę polityki właśnie USA, trochę monarchii brytyjskiej. Bardzo mnie to gdzieś tam ciekawiło, szczególnie, że ja studiowałam filologię angielską, więc takie tematy naturalnie mnie trochę interesują. A poza tym mam przyjaciółkę, o której już Wam wspominałam kiedyś, która jest totalną fanką, a właściwie nie tyle fanką, co po prostu znawczynią brytyjskiej rodziny królewskiej. Ona wie na ten temat wszystko. I czytałyśmy tę książkę właśnie równolegle i miałyśmy podobne przemyślenia. Ona oczywiście więcej wyłapała takich niezgodności w związku z rzeczywistym dworem królewskim Wielkiej Brytanii. A tych niezgodności było naprawdę mnóstwo i chyba właśnie głównie z tego powodu ta książka aż tak mi się nie podobała, bo po prostu to wyglądało tak, jakby ta książka nie przeszła totalnie żadnej redakcji. A autorka, to była jej debiutancka powieść, więc wierzyć mi się nie chce, że dostała na start taki kredyt zaufania, żeby ta redakcja była zrobiona jakoś tak po łebkach, wiecie? A tak to wygląda, ponieważ no jest tyle błędów takich właśnie logicznych, tyle błędów związanych z faktami. Ja rozumiem, że jest to fikcja literacka, natomiast jeżeli osadzamy akcję tej swojej książki w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to jednak powinniśmy się takich podstawowych faktów trzymać. Jeżeli nie chcieliśmy, to mogliśmy sobie stworzyć na przykład własną monarchię, jakąś taką, wiecie, wymyśloną. No a autorka tutaj jednak posłużyła się tymi rzeczami, które już istnieją, więc no wydaje mi się, że powinna się tego trzymać. A tutaj mamy na przykład właśnie no, księcia Walii, który księciem Walii nie jest, który na przykład ma konto na Instagramie, co w ogóle, no kto cokolwiek wie na temat rodziny królewskiej, to wie, że jest to absolutnie niedopuszczalne. Dużo jest takich błędów właśnie związanych ze słabym researchem, bardzo dużo jest tych błędów i mnie one bardzo bolały, bardzo raziły. Ale mnie też nie podobał się ten romans zawarty w tej książce. To znaczy dla mnie to był bardziej erotyk niż romans, ponieważ cały właśnie romans głównych bohaterów nie opierał się nawet na jakiejś takiej relacji, tylko na seksualności. I tak naprawdę za każdym razem jak oni się spotykali, no to były opisane jakieś sceny łóżkowe. I spoko, w porządku, jakby nie mam nic przeciwko, natomiast no, był to erotyk, nie był to romans tak naprawdę, ponieważ tutaj nie było żadnej głębszej relacji, według mnie przynajmniej, a przynajmniej nie była ona w jakiś dobry sposób przedstawiona. Także uważam, że ta książka jest też trochę źle reklamowana, bo powinna być jednak erotykiem. No i generalnie te sceny były dla mnie słabe. One były słabo opisane, ten język był strasznie taki sztuczny, też taki bardzo prosty. No jakoś nie, zupełnie to do mnie nie trafiło. Były momenty, kiedy faktycznie dobrze się przy tej książce bawiłam i były to głównie te momenty związane z kwestiami politycznymi zarówno Stanów, jak i Wielkiej Brytanii. Także nie uważam, że ta książka była może w całości jakaś bardzo słaba, bo rzeczywiście miała lepsze momenty, ale całościowo jest dla mnie sporym rozczarowaniem, bo no, słyszałam o niej bardzo dużo dobrego, wiele osób bardzo ją lubi, no i po prostu myślałam, że jest to coś lepszego, a według mnie jest to dosyć słaba książka. I jeszcze jedna książka, którą czytałam na Legimi, także Wam jej nie pokażę, to książka Joko Ogawy, czyli Grobowa cisza żałobny zgiełk. Jest to najnowszy zbiór opowiadań, chyba najnowszy, tak mi się wydaje, a w każdym razie ostatnio wydany w Polsce. Zbiór opowiadań tej autorki, znanej bardzo chyba dobrze polskiemu czytelnikowi z książki Ukochane Równanie Profesora. To jest w ogóle zbiorek opowiadań, bardzo cieniutki, tam zaledwie chyba 170 stron czy coś takiego, naprawdę taki dosyć cienki i te opowiadania są również bardzo krótkie. Natomiast te opowiadania się ze sobą łączą, więc właściwie trzeba tę książkę traktować jako całość, a nie zbiór różnych opowiadań, ponieważ one tworzą właśnie całość, one nie są jakby niezależne od siebie. Tak więc trzeba je również czytać po kolei. I jest to książka, która, nie wiem jak ona też jest właśnie gatunkowo przypisana, czy jest to jako horror. Ludzie piszą, że jest to książka taka właśnie grozy. Dla mnie Lepszym słowem byłoby, że to jest taka książka niepokojąca. Tutaj też nie mogę Wam za dużo zdradzać, ponieważ te opowiadania są naprawdę bardzo krótkie i tak mocno ze sobą powiązane, że tak naprawdę wszystko może być spoilerem. Ale było to naprawdę bardzo ciekawe doznania takie czytelnicze. Była to przedziwna książka, jedna z najdziwniejszych, jakie w życiu czytałam. Właśnie taka niepokojąca, taka bardzo taka niewygodna trochę była dla mnie do czytania. To nie jest coś, co ja czytam na co dzień. Takie dosyć mocne wyjście z mojej takiej czytelniczej strefy komfortu. A mimo to chyba mi się podobała, chociaż właśnie nie jestem tak do końca pewna tych moich odczuć wobec tej książki. Bardzo ciekawe były te opowiadania, bardzo oryginalne. Bardzo podobało mi się na przykład opowiadanie o matce, która przychodziła do pewnej kawiarni zamawiać tort truskawkowy, albo na przykład opowiadanie o mężczyźnie, który produkował torebki na serce. Także naprawdę to są takie totalnie w ogóle oderwane od rzeczywistości rzeczy, które się w dodatku łączą w taki dziwny sposób, że no, było to naprawdę niesamowite doświadczenie czytelnicze i właśnie dlatego bym Wam tę książkę polecała, bo nie jest to coś, z czym często się spotykamy. Ja się chyba nigdy z czymś takim nie spotkałam w literaturze. Także no ciekawe, na pewno było to ciekawe doświadczenie. Polecam sprawdzić. No dobrze. I jeszcze 3 książki, o których chciałabym wspomnieć. I mam tutaj książkę, która okazała się naprawdę rewelacyjna. Bardzo mi się podobała. I jest to książka Ali Smith, Jesień. Ja Wam o tej książce już trochę mówiłam przy okazji mojego TBR-u na 2021 rok, ponieważ właśnie w tym TBR-ze ta książka się znalazła. Już jest za mną i bardzo się cieszę, ponieważ rzeczywiście, tak jak się spodziewałam, Ali Smith to jest wybitna pisarka i ona ten swój geniusz tutaj bardzo dobrze pokazuje. To znaczy jest to książka, która z pozoru jest tak naprawdę może o takim dosyć pospolitym temacie. Mamy tutaj właściwie 2 głównych bohaterów, Elizabeth i Daniela. Elizabeth w momencie, kiedy ją poznajemy w książce, jest młodą kobietą, nie wiem, chyba około 30-letnią wydaje mi się, która próbuje wyrobić sobie nowy paszport. Natomiast Daniel to jest taki jej przyjaciel z dzieciństwa, to znaczy z dzieciństwa to jest za dużo powiedziane, ponieważ Daniel ma chyba 80 czy 90 lat, to jest po prostu już człowiek starszy, taki naprawdę w sile wieku i on był jej sąsiadem, kiedy była mała właśnie i tak się poznali i prowadzili mnóstwo ciekawych rozmów, mnóstwo takich naprawdę fascynujących rozmów na temat sztuki głównie. Właściwie ta opowieść, taka główna linia fabularna, no to jest właśnie takie życie i relacje między Elizabeth a Danielem. Natomiast ta książka jest tak naładowana symboliką. Szok po prostu. Ja nie wiedziałam, czego się spodziewać, szczerze mówiąc, sięgając po tę książkę i no na pewno nie wyciągnęłam, na 1000% w ogóle nie wyciągnęłam z niej wszystkiego, co się dało. Zresztą oglądałam potem i w ogóle Was odsyłam bardzo gorąco do recenzji gości z kanału Tu Czytam, ponieważ ona nagrała osobny film o tej książce i tam powiedziała właśnie bardzo dużo o tych symbolach, które się tutaj pojawiają, o tych odwołaniach, odniesieniach i podlinkowała też jeszcze inny film innej osoby, która również o tej książce mówi. Tak więc bardzo Was zachęcam, zostawię Wam link na dole w opisie, bo no ja na pewno tego nie powiem tak dobrze i tak składnie, jak zrobiła to Gosia, dlatego wszystko, co chciałabym powiedzieć, Gosia już powiedziała, więc odsyłam Was tam. Natomiast ta książka jest rzeczywiście fenomenalna i myślę, że jeżeli chodzi o zimę, czyli o drugi tom tego cyklu pory roku, to będę mniej więcej już wiedziała, czego się spodziewać i troszkę inaczej też z takim bardziej chłonnym umysłem podejdę do tej książki. Bardzo gorąco Wam polecam, bo jest to świetna, absolutnie genialna powieść. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Jak zapewne wszyscy wiemy, w styczniu miało miejsce pierwsze zimowe wejście na K2, czyli na ostatni niezdobyty zimą 8000-nik. No i w związku z tym znowu zachciało mi się czytać literatury górskiej. Ja kiedyś takich książek czytałam bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale sporo. Natomiast później wydarzyła się ta tragedia pod Nanga Parbat, w której zginął Tomek Mackiewicz. I tych książek zaczęło tak napływać. Jakieś miałam takie wrażenie, że po prostu to jest takie odcinanie kuponów od czyjejś tragedii. To znaczy, że te książki zaczęły właśnie powstawać na fali popularności tematu ze względu na śmierć Tomka Mackiewicza. I jakoś trochę się obraziłam na te książki. Natomiast no, myślę, że przyszedł czas, żeby się właśnie z literaturą górską pogodzić i sięgnęłam po książkę Ucieczka na szczyt, Bernadette McDonald. Ja czytałam już tej autorki książkę o kurtyce i ja z tamtą książką już wtedy miałam problemy. Pamiętam, że nie do końca podszedł mi, już nawet nie wiem do końca, czy był to styl pisania, czy co konkretnie. No i tutaj rzeczywiście też to miałam, szczególnie na początku, w pierwszej połowie tej książki. Ponieważ Bernadette McDonald jest Kanadyjką i według mnie bardzo mocno wybrzmiewa z tej książki to, że nie jest to książka pisana na polski rynek, tylko bardziej właśnie na zachodni, kanadyjski, amerykański, po prostu dla czytelnika z tamtych stron świata. To jest w ogóle książka, która przedstawia sylwetki najważniejszych polskich himalajstów z tak zwanej złotej ery, czyli końca lat 70. i lat 80. Tak jak tutaj mamy w podtytule Rutkiewicz, Wielicki, Kurtyka, Kukuczka. To się zgadza, rzeczywiście są sylwetki tych himalajstów nakreślone w tej książce. Natomiast pierwsza połowa książki jest pełna szczegółów dotyczących PRL-u, to znaczy to wszystko jest bardzo dokładnie wyjaśnione. Dlaczego w ogóle Polacy tak późno wyruszyli w Himalaje? Jak to wyglądało w PRL-u? Czym w ogóle był ten PRL? Skąd on się wziął? Wiecie, to, że jedzenie było na kartki, tłumaczenie to, kim był Lech Wałęsa i początki Solidarności, tłumaczenie, kim był Jan Paweł II i jakie to było ważne dla Polski, że Polak został papieżem. Takie wszystkie informacje, które no, wydaje mi się, że polskiemu czytelnikowi nie są potrzebne, bo my to i tak wiemy bardzo dobrze, zewsząd, bo jesteśmy tym otoczeni tak naprawdę od urodzenia, a po prostu według mnie zabierały miejsca takim informacjom, których ja tutaj oczekiwałam, to znaczy takiemu, jak to sobie nazwałam, wspinaczkowemu mięsu, czyli takim właśnie opisom wypraw, przebiegowi tych wypraw, no i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi? Jest to książka górska, więc oczekuję przede wszystkim tych gór i tych wypraw, a nie Polski w czasach PRL-u. No i trochę dlatego byłam na początku tą książką rozczarowana. Znaczy, rozumiem, z czego to wynika, po prostu tak jak mówię, no nie jest to książka pisana typowo dla Polaka. Jest to bardziej książka dla kogoś, kto rzeczywiście tych realiów nie zna, więc być może takie coś jest potrzebne. Ciężko mi jest to ocenić z mojej perspektywy. Natomiast druga połowa tej książki jest rzeczywiście znacznie lepsza. Rzeczywiście dostałam to, czego oczekiwałam i naprawdę druga połowa tej książki uratowała ją w moich oczach i ostatecznie uważam, że jest to całkiem niezła górska pozycja, szczególnie na początek. Jeżeli chcielibyście zacząć swoją przygodę właśnie z takimi książkami, a za bardzo jeszcze się nie orientujecie w temacie, to myślę, że Ucieczka na szczyt jest dobrą propozycją, ponieważ jeżeli znacie już te wyprawy, jeżeli wiecie, kto, kiedy, gdzie brał udział, znacie te nazwiska, albo czytaliście jakieś książki konkretnie dotyczące tych Himalajistów, na przykład właśnie książkę o Wandzie Rutkiewicz, czy książkę o Jurku Kukuczce, no to te wszystkie informacje tutaj się powielają. Także wydaje mi się, że jest to fajne taka wiedza w pigułce dla osób, które dopiero chciałyby zacząć czytać ten temat, a jeżeli po tej książce zainteresuje Was na przykład jakaś konkretna postać, to możecie wtedy po prostu rozwijać to dalej. Także uważam, że Ucieczka na szczyt to dobra pozycja, szczególnie na początek. I ostatnia książka, o której chciałam dzisiaj opowiedzieć, to książka Cień i kość Leigh Bardugo. Główną bohaterką jest Alina Starkow, która wychowuje się w sierocińcu, ale pewnego dnia do tego sierocińca przybywają jacyś ludzie, którzy szukają właśnie Grishów, czyli jakichś takich magicznych ludzi, którzy będą służyć w armii króla. No i Alina zostaje zabrana na jakieś szkolenie. Później okazuje się, że ona tej mocy tak naprawdę wcale nie ma, zostaje kartografką, no ale oczywiście okazuje się, że ta moc gdzieś tam w niej po prostu głęboko drzemała, no i rozpoczyna szkolenie Grishów. I generalnie właśnie o tym głównie jest ta pierwsza część, to znaczy o tym jej szkoleniu, o tym, jak ona tą moc w sobie gdzieś tam odkrywa, o tym, jak w ogóle przez połowę książki jej nie ma. I o ile ja słyszałam o Leigh Bardugo bardzo dobre rzeczy i o jej w ogóle książkach słyszałam naprawdę mnóstwo pozytywnych opinii, więc nie czuję się może jakoś szczególnie zniechęcona, ale Cień i kość okazał się dla mnie trochę nudną książką, to znaczy traktuję to jako taki wstęp. Jestem bardzo ciekawa, czy ta akcja nabierze tempa w kolejnym tomie, ponieważ tutaj tak naprawdę dopiero pod koniec cokolwiek zaczęło się dziać. Ten początek naprawdę bardzo mi się dłużył i no niewiele się tam działo, szczerze mówiąc. Nie bardzo podobało mi się to właśnie, w jakim tempie szła ta akcja. No ale tak jak mówię, Leigh Bardugo ma na tyle dobrą reputację wśród wielu ludzi, że z całą pewnością dam jej jeszcze szansę i właśnie mam nadzieję, że w kolejnym tomie te proporcje będą trochę odwrócone, to znaczy, że będziemy mieć więcej akcji, a mniej takiego wprowadzania po prostu do tego, o czym będziemy czytać w dalszych częściach. Dajcie znać, jeżeli czytaliście całą tę trylogię i czy rzeczywiście tak jest, czy one po prostu są w taki sposób skonstruowane, że ta akcja tak bardzo leniwie się toczy. Zobaczymy. Na pewno będę kontynuować, nie chcę mówić, że na pierwszym tomie poprzestanę. Natomiast Cień i kość nie spełniło do końca moich oczekiwań. I to chyba by było na tyle. Wydaje mi się, że przebrnęliśmy już przez te 7 książek, które udało mi się przeczytać w styczniu. Koniecznie dajcie mi znać, co Wy czytaliście w tym miesiącu, właściwie już w zeszłym, bo już mamy luty. Jakie były Wasze najlepsze książki tego miesiąca, jak zaczęliście rok, czy był to dobry początek roku, czy niekoniecznie. Możecie również zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcielibyście być na bieżąco. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia już niebawem. Cześć!